na naszą Paschę został ofiarowany Chrystus, to pokazuje, że w Starym Testamencie mamy wiele przykładów doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. I jednym z takich pierwowzorów tejże ofiary jest ofiara z Dnia Pojednania, 16 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej. I przemówił Pan do Mojżesza po śmierci dwóch synów Aarona, którzy zmarli, gdy zbliżyli się do Pana. I rzekł Pan do Mojżesza: powiedz Aaronowi, bratu swemu, żeby nie wchodził o każdym czasie do miejsca świętego poza zasłonę przed wieko, które jest na skrzyni, aby nie umarł, gdyż ukaże się nad wiekiem obłoku. Oto jak będzie Aaron wchodził do świątyni z młodym cielcem na ofiarę za grzech i z baranem na ofiarę całopalną. Ubierze świętą lnianą tunikę i na ciele swoim będzie miał lniane spodnie. Opasze się lnianym pasem, nawinie sobie lniany zawój. Są to szaty święte. Obmyje najpierw swoje ciało z wodą, a potem je wdzieje. Od zboru synów izraelskich weźmie dwa kozły na ofiarę za grzech i jednego barana na ofiarę całopalną. Aaron przyprowadzi na ofiarę za swój własny grzech cielca i dokona przebłagania za siebie i swój dom. Potem weźmie owe dwa kozły i postawi je przed Panem u wejścia do namiotu zgromadzenia. Następnie Aaron rzuci losy o te dwa kozły. Jeden los dla Pana, a drugi los dla kozła odejścia. Potem przyprowadzi Aaron tego kozła, na którego padł los dla Pana, i złoży go na ofiarę za grzech. Kozła zaś, na którego padł los na kozła odejścia, postawi żywego przed Panem, by nim dokonać przebłagania, a potem wypędzić go do miejsca odejścia, na pustynię. Potem przyprowadzi Aaron na ofiarę za swój własny grzech cielca i dokona przebłagania za siebie i za swój dom i zarżnie tego cielca na ofiarę za swój własny grzech. Następnie weźmie pełną kadzielnicę rozżarzonych węgli z ołtarza, który jest przed Panem, i pełne garście miałkiego wonnego kadzidła i wniesie poza zasłonę. I nasypie kadzidła na ogień przed Panem, aby obłok z kadzidła okrył wieko, które jest ponad świadectwem, i aby nie zginąć. Potem weźmie nieco krwi z cielca i pokropi swoim palcem ponad wiekiem ku wschodowi oraz przed wiekiem pokropi z tej krwi 7 razy swoim palcem. Następnie zarżnie kozła na ofiarę za grzech ludu i wniesie jego krew poza zasłonę i uczyni z jego krwią podobnie, jak uczynił z krwią cielca. Pokropi nią ponad wiekiem i przed wiekiem. Tak dokona przebłagania za świątynię z powodu nieczystości synów izraelskich i ich przestępstw spowodowanych wszystkimi ich grzechami. Tak samo też uczyni z namiotem zgromadzenia, który jest u nich wśród ich nieczystości. Żaden człowiek nie będzie przebywał w namiocie zgromadzenia, gdy on tam będzie wchodził, aby dokonać przebłagania w świątyni za samego siebie i za swój dom i za całe zgromadzenie Izraela, dopóki nie wyjdzie. Potem
wyjdzie do ołtarza, który jest przed Panem i dokona przebłagania za nim, weźmie mianowicie nieco z krwi cielca i nieco z krwi kozła i pomarze nią rogi ołtarza wokoło. Odrobiną tej krwi pokropi go palcem swoim 7 razy i oczyści go od nieczystości synów izraelskich oraz poświęci go. A gdy skończy obrzęd przebłagania za świątynię, za namiot zgromadzenia oraz ołtarz, przyprowadzi kozła żywego. I położy Aaron obie swoje ręce na głowie kozła żywego i wyzna nad nim wszystkie przewinienia synów izraelskich i wszystkie ich przestępstwa, którymi zgrzeszyli, i złoży je na ofiarę kozła i wypędzi go przez wyznaczonego męża na pustynię. Tak poniesie na sobie ten kozioł wszystkie ich przewinienia do ziemi pustynnej, a tamten wypuści tego kozła na pustynię. Potem wejdzie Aaron do namiotu zgromadzenia i zdejmie lniane szaty, które ubrał, gdy wchodził do świątyni, i tam je zostawi. I obmyje swoje ciało wodą w miejscu świętym i włoży własne szaty, wyjdzie i złoży swoją ofiarę całopalną i ofiarę całopalną ludu i dokona przebłagania za siebie i za lud. A tłuszcz ofiary za grzech spali na ołtarzu. Ten zaś, który wypędzał kozła do miejsca odejścia, wypierze swoje szaty i obmyje swoje ciało wodą, a potem wejdzie do obozu. A cielca ofiary za grzech i kozła ofiary za grzech, których krew została wniesiona dla dokonania nią obrzędu przebłagania w świątyni, każe wynieść poza obóz i spalą w ogniu ich skóry, ich mięso i ich odchody. Ten zaś, który je spala, wypierze swoje szaty i obmyje swoje ciało wodą, po czym może wejść do obozu. A to będzie dla was wieczną ustawą. W miesiącu 7, 10 dnia tegoż miesiąca ukorzycie się i nie będziecie wykonywać żadnej pracy, zarówno tubylec, jak i obcy przybysz, który osiadł wśród was. W tym dniu bowiem zostanie dokonane przebłaganie za was, aby was oczyścić. Od wszystkich waszych grzechów będziecie oczyszczeni przed Panem. Jest to dla was sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Ukorzycie się w waszych duszach. Ustawa to wieczna. Przebłagania zaś dokonywać będzie kapłan, którego się do tego namaści i którego się wprowadzi w urząd, aby sprawował służbę kapłańską zamiast swego ojca. A wdzieje szaty lniane, szaty święte, dokona on przebłagania nad przenajświętszym miejscem świątyni, nad namiotem zgromadzenia i ołtarzem. Dokona też przebłagania za kapłanów i za cały lud zgromadzenia. Będzie to dla was wieczną ustawą, aby raz w roku dokonywać przebłagania za wszystkie grzechy synów izraelskich, i uczynił tak, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Czyli widać, że co roku trzeba było tą procedurę powtarzać, i ona raz do roku gładziła wszystkie grzechy wszystkich Izraelitów. Oczywiście to nie krew kozłów i cielców dokonywała tego, tylko ofiara Pana Jezusa Chrystusa złożona wiele set lat później, w roku 33 około, jak uczą nas historycy, w miejscu, które Ewangelie opisują jako Golgota. I ta doskonała ofiara jest tutaj tak jakby przedstawiana. Jest przedstawiany też Pan Jezus. Widzimy Go zarówno w tym słodkim kadzidle, którym On był dla Boga, jako Jego życie bez grzechu było przez całe życie tym właśnie wznoszącą się piękną wonią dla Boga.
Także widzimy w tych niedoskonałych obrazach Pana Jezusa jako Aarona. Choć oczywiście jest, znaczy jako kapłana. Aaron, trzeci werset. Będzie wchodził do świątyni z młodym cielcem i tak dalej. I jest powiedziane, że on najpierw za siebie będzie składał ofiarę, co w przypadku Pana Jezusa oczywiście nie było i nie miało miejsca, bo Pan Jezus był bez grzechu, on grzechu nie znał i nie było potrzeby składać za Pana Jezusa ofiary tego typu. Natomiast obrazujący go człowiek, czyli tenże kapłan, nie był bez grzechu i on tą ofiarę za siebie musiał złożyć. Także widzimy, że ta doskonała ofiara jest niemożliwa do przedstawienia przez pojedynczy obraz. Bo tutaj mamy na przykład pokazane, że ta doskonała ofiara Pana Jezusa jest przedstawiona przez dwa kozły. Jeden zabity, drugi wypędzony w miejsce odległe, gdzie ma zanieść te grzechy Izraela, grzechy, które będą w miejscu, gdzie nikt o nie nie będzie pytał, bo to jest miejsce bezludne, miejsce, w którym nikt już nie zadaje pytań o te grzechy. Już raz na zawsze, jak wschód od zachodu, tak Bóg oddalił od nas nasze przewinienia. W wyniku tego, że Pan Jezus umarł za nasze wszystkie grzechy. I moc tej doskonałej ofiary jest opisana w wielu miejscach Nowego Testamentu. Najbardziej znane miejsce to jest Ewangelia Jana, 3 rozdział. I możemy tutaj zauważyć, że Pan Jezus, rozmawiając z uczonym w piśmie Nikodemem, pyta ze zdziwieniem wyrażanym w głosie: jak to, jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie rozumiesz, a tego nie wiesz? I to możemy znaleźć 3 rozdział Ewangelii Jana. I Pan Jezus tutaj znowu powołuje się na inny przykład ze Starego Testamentu wskazujący na Jego doskonałą ofiarę. I to jest od 13 wersetu. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Z tej prostej wypowiedzi Pana Jezusa widzimy, że ta doskonała ofiara, która w oryginale się wydarzyła w momencie, gdy Pan Jezus Chrystus zawisł na krzyżu Golgoty i w 3 godzinach ciemności był opuszczony przez Boga, jest po pierwsze niepowtarzalna, nie trzeba jej powtarzać co roku, jak tamtą, która ją jedynie sygnalizowała, i także wystarcza na zgładzenie z całego życia wszystkich grzechów, wszystkich wierzących Panu Jezusowi ludzi. Jest to doskonała ofiara, doskonała, raz na zawsze wystarczająca, złożona, całkowita wystarczalność. O Pasrze dzisiaj też mówiliśmy, że na naszą Paschę został ofiarowany Chrystus. I tam był taki motyw, że było pomalowanie odrzwi krwią. To pomalowanie odrzwi krwią baranka chroniło przed zagładą, która pochodziła od anioła, który szedł w ciągu tej nocy i zabijał wszystkich pierworodnych za drzwiami, które nie były pomalowane krwią. I to nam pokazuje także, że ta krew,
wystarczy, żeby zabezpieczyć człowieka, który jest nią pokryty, ochroniony. Pomalowane drzwi powodowały, że ludzie wewnątrz byli bezpieczni. Nawet jeśli się bali, nawet jeśli mieli lęki, nawet jeśli się zastanawiali, to ich uczucia nie miały znaczenia, jeśli na drzwiach była krew baranka, zgodnie z rozkazem Bożym. Natomiast za niepomalowanymi krwią drzwiami, jeśli znajdował się ktoś, nie był bezpieczny. Nawet jeśli czuł się dobrze, jeśli czuł się komfortowo, jeśli czuł się bezpiecznie, to nie był bezpieczny, jeśli był pierworodnym, bo nie były drzwi pomalowane i z całą pewnością czekała go zagłada. To właśnie mówi ten 18 werset. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Czyli kto pomalował drzwi krwią, nie będzie zgładzony jako pierworodny. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony. Czyli kto nie wykonał tej prostej czynności skrycia się pod krwią Pana Jezusa Chrystusa, pod krwią baranka, już jest pod sądem, już jest osądzony, dlatego że nie zastosował się do tego prostego zalecenia, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Dokładnie podobną myśl ma 36 werset 3 rozdziału Jana. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, kto zaś nie słucha Syna, albo kto nie wierzy Synowi, jak mówi UBG, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży na nim. Teraz pytanie, czy jesteś skryty pod krwią Pana Jezusa? Czy jesteś okryty tą przelaną za każdego wierzącego Chrystusa krwią? Czy też raczej w swojej pewności i pysze uważasz, że sobie sam poradzisz bez ofiary Chrystusa? To jest kluczowe pytanie, które każda dusza musi sobie zadać. Czy chcę o własnych siłach dostać się do nieba? Czy też jestem skryty w Chrystusie, bo Chrystus za mnie poniósł wszystkie grzechy? Pan Jezus też powiedział w 5 rozdziale Jana: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do życia. Jakie to są wspaniałe słowa. Przeszedł z śmierci do życia. Więc widzimy, że bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia, jak pokazuje nam ten 16 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej. Jest tutaj pełno przelanej krwi. I jest też bardzo ważne, że ta ofiara musi być doskonała. Grzesznik nie może ze swojego życia złożyć doskonałej ofiary, bo jest nieczysty. Tak samo Aaron musiał za siebie złożyć ofiarę. Nie mógł tutaj posłużyć jako nawet taki wyznaczony arcykapłan za żaden taki punkt odniesienia, bo on był grzesznikiem jak każdy z nas. I to jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, że w całej historii pojawił się tylko jeden wyjątkowy przypadek. Jest nim Pan Jezus Chrystus. On był, jest bez grzechu, on grzechu nie zna i tylko on mógł złożyć tą doskonałą ofiarę, która wystarczała i wystarcza i będzie wystarczać za każdego wierzącego w Niego człowieka. Wystarczy, że się tą ofiarę, którą Bóg przygotował, uzna za tą, którą chce się Bogu przedstawić. Więc widzimy wyraźnie, jak wiele takich wspaniałych odniesień Stary Testament do doskonałej ofiary i doskonałego ofiarowanego nam przedstawia.